Dawniej na krainie przygotowania do świąt rozpoczynały się z miesięcznym wyprzedzeniem, a dokładniej w tak zwany kozi czwartek. Był to pierwszy czwartek w okresie adwentu. Chłopi przebierali się w zaróżne postaci, takie jak kogut, jak bocian, jak diabeł, jak cygan. Chodzili po domach i bardzo ważna była żywa koza prowadzona na postronku, która była symbolem płodności. Chłopi byli częstowani jedzeniem i piciem. W Wielkopolsce święta Bożego Narodzenia nazywa się także gwiazdką lub godami. Chaty wcześniej dokładnie sprzątano i dekorowano. Na próżno szukać w nich jednak było choinki. Choinka przyszła do nas dopiero przecież w XIX wieku, więc na krainie bardzo popularną rolę odgrywały tak zwane podłaźniczki. Podłaźniczki to były gałęzi świerkowe lub czubki choinki ścinane i zawieszane na suficie. Podłaźniczki dekorowano piernikami, wstążkami, orzechami, jabłkami oraz dekoracjami z bibuły. W rogach izby stawiano także snopki słomy. Gdy na niebie rozbłysła pierwsza gwiazda, zasiadano do wieczerzy. Stół nakrywano białym obrusem. Pod nim kładziono siano i słomę. W trakcie wieczerzy dominowały postne potrawy z grochu, kaszy, grzybów i kapusty, ale także te z makiem i miodem. Podawano makiełki, siemieniatkę, czyli zupę z siemienia lnianego czy z suszu. Liczba potraw na stole była różna. Zależała od zamożności gospodarza. W biedniejszych chałupach były to 3-4 potrawy, natomiast w bogatszych liczba sięgała 9-12. Tutaj też jest nawiązanie do 12 apostołów. Przy stole zostawiano jedno puste miejsce, ale nie dla wędrowca, a dusz zmarłych krewnych, które jak wierzono odwiedzały wtedy swoich bliskich. Na talerzyku zostawiano im trochę wigilijnego jedzenia. Po wieczerzy gospodarz pludł słomiane powrozy, którymi po pasterce obwiązywał drzewa w sadzie, aby obrodziły w przyszłym roku. O północy wierzono, że bydło na krainie rozmawia ludzkim głosem, ale tej mowy nie należało podsłuchiwać, ponieważ wierzono, że kto tę mowę usłyszy, to pożegna się z światem doczesnym i odejdzie na łono Abrahama. Wierzenia te mają związek z tradycją kościelną. Jezus miał przyjść na świat w ubogiej stajence otoczony właśnie zwierzętami. Stąd tradycja stajenek. A księża zwracają uwagę na duchowy wymiar tych świąt, bo Jezus... W imię którego się gromadzimy, że będzie ten, który z pewnością wniesie pokój. Pokój, którego świat nam dać nie może, bo nie da. On przynosi pokój. Pokój w sercu, a pewnie też pokój wobec drugiego człowieka. To jest istota świąt, abyśmy rzeczywiście świętowali z Bogiem pośród nas. Aby zgodnie z tradycją chrześcijańską człowiek mógł stawać się podobny do Boga i czynić dobro.